The world's great pianist. One of the greatest pianists of all time. But the great poet of the piano, the master, Paderewski. W czasach postępującej komercjalizacji działalności koncertowej o sukcesie czasem decydował łut szczęścia. Nawet najzdolniejsi artyści nie mogli być pewni sukcesu. Obłaskawienie kapryśnej publiczności oraz wymagających krytyków nie było łatwe. Ignacy Jan Paderewski miał wszystkie cechy, które torują drogę na szczyt. Wyjątkowy talent muzyczny, niezwykłą osobowość, charyzmę oraz intrygującą fizjonomię. Przede wszystkim jednak był tytanem pracy, który dzięki determinacji oraz zamiłowaniu do perfekcji zyskał status genialnego twórcy. Skąd wziął się fenomen znany jako Paddymania? Światowa kariera muzyczna Paderewskiego rozpoczęła się w Paryżu od koncertu w sali Erarda w 1888 roku. Paryski debiut Paderewskiego uznano za sensację sezonu. Artystę nazywano Lwem Paryża. Okrzyknięto go też drugim Chopinem. Prawdziwe szaleństwo czekało jednak Paderewskiego za oceanem. Był pierwszym pianistą, który wystąpił jako solista w sławnym New Music Hall, znanym dziś jako Carnegie Hall. Paderewski begins his American tour in Newark, New Jersey on March 1st. And the tour will include the following cities: Cleveland, Cincinnati, Columbus, Detroit, Los Angeles, San Francisco, Denver. Artysta jednocześnie we wszystko, czego się podejmował, wkładał maksimum pracy i serca. Na przełomie XIX i XX wieku Ignacy Jan Paderewski był już nie tylko jednym z najsłynniejszych muzyków, ale także jedną z najbardziej rozpoznawalnych osobistości swoich czasów. W młodości mieszkał w Berlinie, Wiedniu i Paryżu, a więc w najważniejszych centrach kulturalnych, intelektualnych ówczesnej Europy. Później bardzo często podróżował. Do grona jego znajomych i wielbicieli jego talentu, a także osobowości należeli m.in. arystokraci, a także przedstawiciele elity politycznej, biznesowej i kulturalnej Europy i Stanów Zjednoczonych. Światową sławę i popularność przyniosło Paderewskiemu pierwsze tournée koncertowe z lat 1891-92. W ciągu niespełna 5 miesięcy artysta dał ponad 100 koncertów i recitali. Stał się ucieleśnieniem amerykańskiego snu. Cieszył się popularnością na miarę dzisiejszych idoli popkultury. Szlaki jego podróży koncertowych wiodły przez wszystkie kraje Europy, obie Ameryki, południową Afrykę, aż po Australię, Nową Zelandię i Tasmanię. Trasy jego wojaży prześledzić możemy na podstawie naklejek na kufrach podróżnych Paderewskiego. Artysta żył z rozmachem. Do legendy przeszedł jego luksusowy styl życia. Podczas amerykańskich tournée podróżował wraz z sekretarzem, impresario, stroicielem i kucharzem ekskluzywnymi wagonami kolejowymi Pullmana. Wówczas stanowiło to oznakę luksusu i wyrafinowanego stylu życia. Nazwisko Paderewskiego z czasem stało się synonimem sukcesu, powodzenia i najwyższej jakości. Kupcy i przemysłowcy wykorzystywali je do reklamy swoich wyrobów. Wizerunek Paderewskiego wykorzystywany był w reklamach fortepianów, pianoli, gramofonów i publikacji muzycznych. Ale nie tylko. Mydła, szampony do włosów, cukierki, a nawet ziemniaki nazywane były Paderewski. Sprzedawano także peruki a la Paderewski oraz lizaki w kształcie jego głowy. Dziennikarze i krytycy widzieli w nim drugiego Chopina, czarodzieja fortepianu, poetę, a nawet Orfeusza. Dodatkowym atutem Paderewskiego był jego wygląd zewnętrzny, a znakiem rozpoznawczym bujne złocisto-rude włosy. Paderewskiego portretowali m.in. prerafaelici, uważając, że uosabia on postać archanioła. Paderewski był bez wątpienia obywatelem świata, ale także patriotą silnie przywiązanym do ziemi ojczystej. Pragnął więc zamieszkać w kraju. Marzył o miejscu, w którym mógłby wypoczywać po wielomiesięcznych, wyczerpujących podróżach koncertowych, a także o
spokojnej przystani, w której mógłby komponować. Już w 1894 roku jego dwaj pełnomocnicy, Stanisław Roszkowski i Tadeusz Jentys, dokonali w imieniu artysty dwóch, jak się okazało, zupełnie nietrafionych transakcji – zakupu majątków Rozprza i Biurków. Paderewskiemu najbardziej przypadła do gustu Rajcza, tej jednak nie udało się kupić. W poszukiwaniach nowego domu czynny udział brała Helena z Rozenów-Górska, przyszła żona artysty. Ostatecznie wybór padł na pięknie położony dworek w Kąśnej Dolnej, niedaleko Ciężkowic, w Dolinie Białej Dunajcowej. Dworek z widokiem na Ostańce Skalne, tworzące dziś rezerwat przyrody Skamieniałe Miasto. Paderewski kupił Kąśną wraz z sąsiednimi Bukowcem, Przybyłowem, Siekierczyną i Jamną w 1897 roku. Artysta nazywał Kąśną malowniczym zakątkiem. Szczególnie odpowiadało mu jej położenie. Posiadłość Paderewskiego obejmowała łącznie 1146 hektarów i 80 arów. W 1899 roku w wywiadzie dla Boston Transcript Paderewski komentował żartobliwie. Do Ciężkowic było niedaleko, nie tylko z Tatr, ale i z Paryża. 33 godziny jazdy ekspresem, a potem 2 mile na zachód i przez górę skręcić w lewo, a następnie w prawo i przez most. Trzeba było jeszcze zadzwonić do stróża i strzec się psów – Orosa, Warty, Smoka, Gniewnej i Manon. Zakupiony dwór w Kąśnej oraz folwarki w okolicznych wsiach wymagały gruntownych remontów. Dwór był parterowy, dwutraktowy, podpiwniczony i pokryty dwuspadowym dachem. Posiadał otwarty ganek wsparty na czterech kolumnach i zwieńczony attyką z herbem, a także dwie oficyny i stajnię cugową. Klasycystyczny dworek z około 1833 roku poddany został remontowi. Wymieniono posadzki i dach, stare piece zamieniono na kominki, wprowadzono oświetlenie elektryczne oraz doprowadzono linię telefoniczną. Okoliczne budynki oraz dwór zostały wyposażone w nowoczesną sieć kanalizacyjną i wodociągową. Realizowano również inwestycje o charakterze gospodarskim. Wypoczynek umożliwiać miał mieszkańcom i gościom dworku poszerzony do 16 hektarów park, który od strony południowej zamykała Aleja Lipowa, sąsiadująca bezpośrednio z nowo założonym sadem. Zamiarem Paderewskiego było także założenie winnicy, jednak pomysł ten nie doszedł do skutku. Poza modernizacją dworu i folwarków, Paderewski poczynił także szereg inwestycji, które miały służyć okolicznym mieszkańcom. Kupił piętrową kamienicę usytuowaną przy ciężkowickim rynku i urządził w niej tzw. kasyno, czyli klub dla miejscowej inteligencji. Wyposażył to kasyno w pokaźny księgozbiór, stół bilardowy i fortepian. Paderewski wspierał także finansowo lokalne inicjatywy, przekazał dotacje na budowę szkół w Kąśnej i Ciężkowicach, ufundował dzwon do nowego kościoła w Ciężkowicach, a także sfinansował budowę ochronki dla dzieci z Kąśnej. Artysta zamierzał także utworzyć w okolicy letnisko o charakterze uzdrowiskowym, jednak Rada Miejska Ciężkowic pomysł ten odrzuciła, decyzję swoją uzasadniając potrzebą utrzymania gminnego pastwiska. Obawiano się także, że widok skąpo ubranych letniczek mógłby źle wpływać na morale tutejszej społeczności. Lokalna społeczność darzyła Paderewskiego szczególnym szacunkiem. O czym świadczyć może fakt, iż mieszkańcy bardzo często prosili Paderewskiego o radę, o rozsądzenie sporu, a w osobistym kontakcie z artystą wyrażali nierzadko wzruszenie, z czcią całowali go w rękę, jak podczas uroczystości dożynek z 1898 roku. Źródłem tego rodzaju reakcji była z jednej strony powszechnie znana renoma Paderewskiego jako artysty, z drugiej zaś świadomość mieszkańców, iż Paderewski prawdziwie kocha swój polski dom i jego okolice.
Potwierdzeniem tych przekonań były regularne wizyty Paderewskiego u jego dzierżawców i sąsiadujących z nim włościan, a także plany kolejnych ważnych dla regionu inwestycji. Kąśna była letnim domem Paderewskiego w latach 1897-1903. W majątku pomieszkiwała także siostra artysty Antonina Wilkońska oraz ciotka Heleny Górskiej Emilia Jaszowska. Wakacje w Kąśnej miał także spędzić Alfred, jedyny syn Paderewskiego. Właściciel majątku czas wolny spędzał na długich wędrówkach po okolicznych lasach i spotkaniach z mieszkańcami. Podobno Paderewski grywał także na fortepianie pod gołym niebem na skraju lasu, gdzie na życzenie artysty służba stawiała instrument. W 1897 roku, a więc w momencie zakupu Kąśnej, cały majątek był zadłużony i bardzo zaniedbany. Paderewski zainwestował ogromne fundusze, żeby utworzyć tutaj wielokierunkowe gospodarstwo rolne, które miało stać się wzorem dla całej Galicji. Niestety Kąśna nie przynosiła spodziewanych dochodów, a jej utrzymanie było bardzo kosztowne. Z roku na rok zwiększał się deficyt. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy była niestety niegospodarność i nieuczciwość kolejnych zarządców majątku. Paderewski, pochłonięty swoją karierą artystyczną, siłą rzeczy nie był w stanie sam wszystkiego dopilnować. Ostatecznie Paderewski zdecydował o sprzedaży nierentownego majątku. W 1903 roku właścicielami posiadłości zostali Helena i Włodzimierz Kodrębscy. W 1912 roku, czyli po sprzedaży dworu przez Kodrębskich, postanowili oni zabrać część oryginalnego wyposażenia dworu ze sobą. Pamiątki po Paderewskim otrzymała w spadku ich córka, Krystyna Barbacka. Wśród tych pamiątek znalazł się m.in. fortepian Paderewskiego marki Petrow, który w latach 80. powrócił do Kąśnej. Po 1945 roku dwór przejęły nowe władze. Budynki i park popadły w ruinę, a nieopodal dworu wybudowano domki kempingowe. Dwór w Kąśnej jest jedynym zachowanym domem Paderewskiego. Z dawnej posiadłości zachowały się niektóre zabudowania. Poza tym 16 hektarów parku, w tym duży staw z malowniczą wyspą na środku. Od 1998 roku posiadłością zarządzało Centrum Paderewskiego Tarnów Kąśna Dolna. Od 2015 roku zajmuje się tym Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. Aranżacja wnętrz dworu nawiązuje do czasów, kiedy mieszkał tu kompozytor. Wnętrza wyposażone zostały w zabytkowe meble pochodzące z Muzeum Narodowego oraz eksponaty należące niegdyś do Ignacego Jana Paderewskiego. Do pierwotnego wyposażenia dworu należał wspomniany już fortepian marki Petrow, dwa neoklasycystyczne fotele z końca XIX wieku, a także ciekawy obiekt, jakim jest sedes w kształcie taboretu z wyjmowanym ceramicznym wnętrzem. Ciekawą pamiątką są także oryginalne kufry podróżne Paderewskiego. W gabinecie pana domu znajduje się niewielka część księgozbioru, który Paderewski zgromadził w swojej szwajcarskiej posiadłości Rion-Bosson. Większa część tej biblioteki przechowywana jest obecnie w Ośrodku Dokumentacji Muzyki Polskiej przy Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wystrój jednego z pomieszczeń w dworze, tak zwanego pokoju chińskiego, nawiązuje do zainteresowań Paderewskiego sztuką Dalekiego Wschodu. Paderewski uległ panującej wówczas modzie na kolekcjonowanie orientaliów i w Rionbosan zgromadził dzieła sztuki pochodzące głównie z Chin, ale także z Japonii i Indochin. I obecnie ta kolekcja przechowywana jest wraz z innymi pamiątkami i dziełami sztuki gromadzonymi przez Paderewskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie. Paderewski nigdy już nie wrócił do pomysłu prowadzenia gospodarstwa w Polsce. Część pomysłów na inwestycje, których nie udało się zrealizować w Kąśnej, jak na przykład założenie winnicy, zrealizował na swoim ranczu w Paso Robles w Kalifornii, gdzie do dziś wytwarzane jest wino Paderewski. Jako właściciel ziemski spełniał się w swej willi w szwajcarskim Rionbosan pod Morsz. W 1937 roku, w wieku 76 lat, Paderewski zagrał samego siebie w filmie Sonata Księżycowa. Tylko dzięki temu można dziś podejrzeć wyjątkowy styl gry mistrza oraz jego legendarną prezencję. To instytucja kultury prowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Powiat Tarnowski. Powstała w 1990 roku na bazie Tarnowskiego Towarzystwa Muzycznego. Od samego początku jej główne cele statutowe to promocja postaci Ignacego Jana Paderewskiego, wielkiego kompozytora, pianisty, męża stanu, organizowanie wydarzeń kulturalnych jak koncerty, wernisaże, recitale dyplomowe oraz szeroko pojęta działalność edukacyjna. Do głównych sztandarowych wydarzeń artystycznych w Centrum Paderewskiego należą festiwale Tydzień Talentów, Warsztaty z Mistrzami organizowany w maju, Festiwal Bravo Maestro organizowany w ostatni tydzień sierpnia oraz Festiwal Viva Polonia ku pokrzepieniu serc organizowany na początku listopada, który spina w sobie dwie wielkie daty: urodziny Ignacego Jana Paderewskiego i rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Jednym z najczęściej zadawanych mi pytań jest to, dlaczego Ignacy Jan Paderewski wybrał Kąśną na swój polski dom. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie tutaj. Jak Państwo tutaj przyjedziecie, wszystko stanie się jasne. Zapraszam do Kąśnej.